teraz zagramy coś, o czym mam nadzieję powiecie na swoich osiedlach. Repertuar Pomie 81, sprawdźcie to teraz. Witam wszystkich w telewizji Siedlce.tv.pl. Chciałem was zaprosić tutaj na nasz koncert, do obejrzenia tego koncertu. Znajdujemy się w Siedlcach, na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miasta. Zagramy trochę mojego materiału z muzyki rozrywkowej, z poprzednich płyt również. Muzyka klasyczna, muzyka poważna. Co sądzę o sytuacji w polskim rapie? No i rozumiem, że chodzi o beef, tak? Także no nic, no, beef jest jakby integralną częścią subkultury hip-hopowej. Wydarzało się takich beefów bardzo dużo w Stanach, na świecie. W Polsce też było kilka, sam uczestniczyłem w dwóch. No i co, myślę, że jest to rozwijające. Wiesz, no, każdy, kto jest raperem, a też ma zamiar nosić śmiało MC, wie o tym, że najważniejsze to jest to, co się w tym rapie przekazuje, tak? I że chodzi właśnie o te linijki, o te wersy i o rap i o jakiś pojedynek na słowa. To jest integralna część tego wszystkiego, więc... To wraca na scenę, pewnie niektórzy pomyślą, że wróciłem goń. Coś mówisz, kurwa, że spotkałem mnie, zróż ta kara. No powiedz to chłopakom we wszystkim kryminałom. Powiedz, że to źle, że handlowali krawi, bo kiedyś nie mieli na chleb, dziś mają jaguary. Nie mam już towaru, więc kryminali nie wężą. Co ja sądzę o tym w kontekście beefu pomiędzy TDF-em a Peją? Beef jest pomiędzy TDF-em, Peją. Ja w nim nie uczestniczę. Musicie zapytać tak naprawdę TD-go albo Peję. I to tyle. Ale myślę, że to hip-hopowi wyjdzie w rezultacie na dobre. Było już szereg beefów w Polsce. Niektóre z nich się zakończyły nawet jakimiś przyjaznymi stosunkami w miarę, więc... Zresztą najlepszym dowodem na to jest beef w Stanach, JLC z Nasem, chyba jeden z największych beefów w historii rapu, gdzie oni się beefowali no, najmocniej jak tylko się da, a w rezultacie, wiesz, są przyjaciółmi niemalże. Chcę usłyszeć wasze gardła, chcę zobaczyć wasze ręce w górze. Może Może kiedyś usiądziemy wszyscy przy jednym stole, jak nie wiem, jak w ojcu chrzestnym mafijne rodziny, to tak w cudzysłowie, żeby nikt nie pomyślał, że ja tutaj wyprawiam jakieś mafijne historie. I po prostu będziemy gadać o naszych wspólnych sprawach, niezależnie od tego, ile żeśmy sobie w życiu nawzajem napsuli. I będzie to fajna i konstruktywna rozmowa, nie? A mówię tak naprawdę nie o sobie teraz. Pozdrawiam. A gorsze nie chcą życia, kluczy więc gonią kropę. Biorą wrotę cały czas, albo biorą gaz do oru. Może nawet za marny kajt, polskie złote. Tylko ty pozwolę zwrócić twarz mi. Bify jakby były, są, będą i różnie się rozwijają. Natomiast chciałbym powiedzieć, że nie lubię tego, że ktoś tworzy jakieś fronty. Bo skoro TD ma beef z Peją, skoro gdzieś tam po drodze się włączyli jacyś ludzie, mówię tu o zespole Parias, który ja bardzo szanuję również, ja ich znam, poznałem ich, to są warszawscy raperzy. Na większości nich się wychowywałem, więc oddaję im ogromny szacunek, tak? Dobra, dajcie nam tu przeżyć na tej scenie. Omera płyta, znacie to gówno Siedlce, jesteście tutaj. Wszystkie ręce, popatrzcie na mnie teraz, zróbcie to co. To nie jest rzecz, która mnie dotyczy, po prostu. I tyle, tak samo wiem na przykład, że Rysiek jest takim, czy Teta jest taką osobą, że jakbyś, czego pewnie większość polskich słuchaczy nie wie, że jakbyś zapytał takiego gościa o jakąś tam płytę z rapu w historii tej muzyki, to on by wiedział o tym wszystko, każdy jeden z osobna. I dla mnie są to ludzie po prostu, którzy się na tym znają. A nagrabiliśmy się już trochę na życie dosyć i oto jest ten numer. Myślę, że mam to już za sobą i narobiłem się dość. Choć widzę jak wokoło idzie towar z rąk do rąk. I robią grudny sos, fucha do czasu jest klawa. I wpada z bręcem są, bo wspólnik na ciebie nadał jakiś sos. Kopieta teraz
większość polskich słuchaczy, którzy na przykład słuchają tylko polskiego rapu i tylko w polskim rapie siedzą, mam wrażenie, że nawet nie do końca znają tą subkulturę tak jak trzeba. Całości, że tak powiem. Gdzie to powstało, z czego się wzięło. Tak naprawdę może niektórzy nawet z nich nie wiedzą, czym jest ten beat. Interpretują to źle, albo nadinterpretują. Za to, kim byłem, gdy byliśmy jeszcze w szkole. Moje uczucia dziś są gdzieś na dole. Wolę nie wchodzić w tą grę, bo nagapiłem się już dość. Jak wciągasz kot i stracasz jak Kate Moss. Patrzysz, obserwujesz cały świat, masz w garści. Ja mogę powiedzieć, kogo z tych osób, którzy biorą udział w tym bifie, szanuję i w tym bifie szanuję i za co. A naprawdę są to takie osobistości, wiesz, na scenie, że każdej z nich możesz przypisać coś innego w rozwoju tej sceny. No więc no dobra, no zostawiamy to już słuchaczom, odbiorcom. To jest ich wolna wola, jak będą to odbierać. Nie mów nawet mi, ile można na tym zgarnąć. Jak chcesz zarobić kwit, proszę bardzo, to jest za mną. Znaczy, no sytuacja jest taka, no z TDF-em kiedyś mieliśmy nagrać wszystko tak dawno, zanim się zaczął beef z płomieniem. Gdzieś tam się spotykaliśmy na jakichś imprezach, gadaliśmy o tym dużo. Potem wyniknął beef, nie bez powodu. Ten beef się już zakończył dawno. Gdzieś tam się znowu przecinaliśmy na jakichś imprezach, gdzieś tam w Vivie, w telewizji i w ogóle na mieście. No i coś tam sobie gadaliśmy o tym, więc ponieważ nasze stosunki się jakoś ułożyły, nagraliśmy ten numer, o którym mówiliśmy, wiesz, tak naprawdę już od wielu lat, rozmawialiśmy my prywatnie o nim. No i co, tak to wyniknęło, a wiesz, no beef z płomieniem się zakończył. Myślę, że być może Onar z TDF-em mają do siebie jeszcze jakieś tam ale. Wiesz, nic nie zmieni tego, że ja jestem z Onarem w zespole. To jest mój ziom, ja go znam od dawna. Gdyby była sytuacja, w której no byłoby coś, jak to się mówi, na nożu, czyli inaczej niż jest teraz, to zawsze stanąłbym za nim. Ponieważ takiej sytuacji nie ma, a sytuacja jest wyjaśniona gdzieś tam, tak? Zakończona już jakiś czas temu. Po prostu powstał numer, o którym rozmawialiśmy od tak długiego czasu. A wiesz, no gdzieś tam po drodze się działy różne rzeczy, więc to nie mogło dojść do skutku. Szczerze powiedziawszy, był taki etap, że myślałem, że nigdy nie dojdzie do skutku. Ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Myślę, że dorośli ludzie umieją rozmawiać i dogadać się. Skoro się dogadaliśmy, to mogliśmy ten numer zrobić po prostu. Niektórzy mają pracę lub pracę już mają rodzinę. Ja znam godzinę i znam głębię. I co, chciałbym was namówić do tego, żebyście sprawdzili również płytę PZ Mało Lat, która nie posiada jeszcze tytułu wbrew informacjom, które pojawiają się w necie, ale zaraz wymyślimy ten tytuł, płyta już jest w całości gotowa, czekamy tylko jeszcze na kilku gości. I co, płyta wyjdzie we wrześniu, czekajcie na nią. W planie mam jeszcze dużo, bo robię również solo, którego producentem wykonawczym będzie Sydney Polak. I wbrew pozorom nie będzie to taka muzyka, jaką Polak robi na swojej płyty, którą tą muzykę bardzo szanuję i lubię, ale razem postanowiliśmy zrobić coś grime'owego, czyli przenieść trochę klimatów brytyjskich na rynek polski, jeśli chodzi o brzmienie w rapie, grime'ie, scenie klubowej, rapowej. Wszyscy MCs, którzy kiedykolwiek byli na wyspach, na pewno wiedzą, o co chodzi. Także czekajcie na te rzeczy w sielcetv.pl, zapamiętajcie ten adres, czekajcie na tą płytę i na wszystkie nowe produkcje. Pozdrawiam. Dobra. To teraz zagramy coś, o czym mam nadzieję powiecie na swoich osiedlach. Repertuar po 81, sprawdźcie teraz.